Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na odcinek o konturowaniu kremowym. Powiem Wam, jakie produkty wybierać i jak je aplikować, aby nie powstawały nam w makijażu żadne smugi, plamy i dziury. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od zasadniczej różnicy między konturowaniem a brązowieniem naszej cery. To są teoretycznie te same produkty, ale różnią się odcieniem, przez co też inaczej będziemy je aplikować. Oczywiście często producenci będą nazywać kosmetyki w ten sam sposób, tutaj nawet nie chodzi o samo nazewnictwo, tylko o rozróżnianie odpowiednio odcieni. Jeżeli chodzi o bronzer, on zawsze powinien być cieplejszy. I bronzerem będziemy naszą buzię opalać, będziemy imitować słońce na naszej twarzy, będziemy sprawiali, aby miała więcej życia i właśnie takiego wypoczętego, wakacyjnego efektu. Przez to też bronzer będzie nakładany obszerniej, ponieważ ma imitować opalaniznę. A wiemy, że jak słońce nas opala, to opala to, co jest najbardziej wystające jako pierwsze. Czyli często jest to nos, jest to dosyć obszernie opalone czoło i prawie sobie popsułam brew. No i policzek również, ale też bardziej obszernie. Bo jak nałożymy sobie bronzer w takich wąskich kreseczkach, delikatnie rozetrzemy, bo chcemy na przykład sobie wyszczuplić policzek, no to będziemy mieć efekt takich mega pomarańczowych plam, bo bronzer musi być nałożony po prostu bardziej obszernie. Produkt do konturowania będzie zawsze chłodniejszy. Jest to produkt, który ma nam imitować na twarzy cień. I tym cieniem właśnie sprawiamy, że niektóre części na tej naszej twarzy stają się bardziej wciągnięte, smukłe, schowane, zamaskowane, węższe, szersze, więc tym modyfikujemy troszeczkę kształt naszej twarzy, tak aby po prostu był bardziej zarysowany, bardziej wyrazisty. Dlatego też konturowanie musi być chłodniejsze, ponieważ cień to zawsze w zasadzie szarość. I tak naprawdę te szare bronzery są jak najbardziej spoko, bo one faktycznie imitują nam ten cień na twarzy, te zapadnięcie policzków, powiedzmy. Z tym, że no wiadomo, że jeżeli nałożymy tego dużo, to będzie to widoczne jako taka szara plama. Dlatego wybieram po prostu brązy, ale nieco chłodniejsze. I to bez względu na to, czy jesteśmy ciepłą karnacją, czy neutralną, czy chłodną. Bronzery zawsze muszą być cieplejsze, a konturowanie chłodniejsze. Zanim przejdziemy do praktyki, musimy omówić jeszcze jedną kwestię, jaką są formuły i konsystencje, ponieważ mokre konturowanie dzieli się w zasadzie na takie dwie kategorie: produkty kremowe i płynne. W produktach kremowych znajdziecie wszelkiego rodzaju takie słoiczki, opakowania, formę sztyftów, formę takich, nie wiem, pisaków, powiedzmy kredek, o, kredek. Wszystkie formuły, które są w swojej konsystencji takie gęste, dosyć tłuste, bardzo, bardzo kremowe. Ale mamy również bronzery płynne. One często pojawiają się na przykład w takich opakowaniach, w takich buteleczkach, na przykład w takich różdżkach, sztyftach z gąbeczką, albo po prostu są takimi tubeczkami wypełnionymi kremowym kosmetykiem. I też dobrze jest wiedzieć, które lepiej dla kogo się sprawdzą, bo nimi też się inaczej pracuje. Inaczej pracuje się tymi typowo płynnymi, rzadkimi i tymi gęstymi. Więc zacznijmy od konturowania na mokro produktami kremowymi. Dla kogo one będą najlepsze? W związku z tym, że tego typu produkty są bardzo gęste, takie wręcz tłuste, mega kremowe, one przepięknie wtapiają się w nasz podkład. Oczywiście zależy to od formuły, ale większość kremowych bronzerów będzie miała jednak bardziej błyszczące wykończenie i to nie błyszczące w sensie rozświetlonym, co błyszczące w sensie takim nawilżonym, kremowym, lekko tłustym. Więc tego typu formuły fantastycznie sprawdzają się u kobiet w wieku dojrzałym. Przy cerach suchych, przy cerach normalnych, oczywiście mieszanych i tłustych też, ale to zależy po prostu, jakie wykończenie lubicie na buzi i do czego dążycie w swoim makijażu. Bo jeżeli zależy Wam na super trwałości i maksymalnym macie, no to musimy szukać formuł, które będą mniej błyszczące i mniej kremowe. Mam na przykład bronzer z Glam Shopu i zwróćcie uwagę, że on jest mniej błyszczący niż ten od Danessy Myrix. Widzicie, jest taki bardziej satynowy, ale jednak będzie nam to światło odbijał, co fantastycznie będzie wpływać na wizualny efekt właśnie w przypadku makijaży kobiet dojrzałych, bo dodamy sobie takiego wizualnego nawilżenia na cerze, takiej miękkości. No i przy cerach suchych, normalnych, które też lubią taki subtelny glow,
takie formuły sprawdzą się fantastycznie. Z drugiej strony mamy produkty płynne, które w swojej konsystencji są znacznie bardziej lekkie, wodniste, leżą one bardziej cienko i też często mają mniej błyszczące wykończenie. Tutaj na razie widzimy, że mocno się błyszczy, ale to z tego względu, że jeszcze jest po prostu mokry. Takie formuły mają też często właściwości zastygające, więc fajnie sprawdzą się u osób, u których jest problem po prostu z trwałością albo z przetłuszczaniem się cery i ten makijaż się dobrze nie trzyma, więc takie płynne formuły mega fajnie sprawdzą się u osób, które po pierwsze mają cerę mieszaną i tłustą, bo konsystencja jest lżejsza, mniej błyszcząca, jak i dla osób, które mają na przykład na cerze jakieś przebarwienia bądź niedoskonałości. A dlaczego? Ponieważ tymi formułami będziemy pracować troszeczkę lżej. Potrzebujemy mniejszego nacisku, mniejszego, lżejszego tarcia, aby produkt rozprowadzić na twarzy. W przypadku produktów kremowych one są gęste, one są ciężkie, one są tłuste. Więc możemy sobie porównać na przykład produkty kremowe do masła, a produkty płynne do oleju, prawda? Jeżeli chcielibyśmy rozprowadzić, nie wiem, na blaszce masło czy olej, no to wiadomo, że przy maśle musimy trochę więcej nacisku nałożyć, położyć, żeby dobrze produkt rozprowadzić po tej blaszce. Jeżeli nałożymy olej, to on w zasadzie sam, prawda? Się rozkłada, znaczy delikatnie, nie wiem, dłońmi przelecieć po blaszce, żeby był dobrze rozprowadzony. Mam nadzieję, że to porównanie jest jakieś sensowne dla Was. Dlatego jeżeli macie jakieś niedoskonałości, trądzik, przebarwienia, które ciężko jest Wam ukryć pod podkładem, a po nałożeniu właśnie bronzera one nagle się znowu pojawiają, to lepiej jest wybierać konsystencje i formuły, które będziemy mogli nakładać jak najlżejszą ręką. Wtedy wiemy, że spod spodu nie będziemy usuwali zbyt dużo podkładu, który znowuż zakrywa nam to, co chcielibyśmy zakryć. Czym nakładać takie bronzery? Ja przede wszystkim polecam Wam pędzle syntetyczne. Produkty kremowe potrzebują włókna, które je odpowiednio podźwignie. Szczególnie jeżeli mówimy o produktach kremowych, a nie płynnych. One są na tyle zazwyczaj gęste i kremowe, że potrzebują po prostu pędzla, który będzie na tyle gęsty i sztywny, że po prostu da radę nałożyć bronzer bez większego wysiłku. Jeżeli wybierzemy takiej średniej wielkości pędzelki, które są takie średnio zbite, one po prostu ten produkt nam podźwigną, ale też nie będą na tyle sztywne i ciężkie, żeby nam robić tutaj plamy i dziury. Ja do gęstych, kremowych produktów też bardzo lubię takie duofibery, czyli takie pędzle o dwóch różnych długościach włosia. Tutaj widzicie, to są akurat z Glam Shopu. Tutaj te czarne to jest jedna długość i ta jasna to jest druga długość. One bardzo fajnie wspomagają nam blendowanie i też są syntetyczne i na tyle zbite i sztywne, że podźwigną ciężką i gęstą formułę kremowego kosmetyku. Bardzo lubię również pędzle do podkładów, czyli tego typu takie gęstsze, flat topy, lekko ścięte, bo one też są zazwyczaj syntetyczne i trochę mocniej i są po prostu gęstsze. O, może tak, bo nawet nie chodzi o to, że one są jakieś takie mega twarde i sztywne i ciężkie, tylko po prostu ta gęstość sprawia, że mają odpowiednio dużo siły, żeby rozprowadzić kremowy kosmetyk. Gdybyśmy chcieli rozprowadzić kremowy, gęsty produkt takimi pędzelkami, czyli takimi na przykład skośnymi właśnie typowymi do bronzera, zobaczcie, że ja ledwo je dotykam, a one się uginają, co znaczy, że po prostu są leciutkie, więc nie podźwigną tej formuły odpowiednio, nie będą miały odpowiednio dużo nacisku, żeby dobrze kosmetyk rozetrzeć. Zresztą zobaczcie sami. To jest akurat mój prywatny, więc mogę sobie włożyć do niego bezpośrednio pędzel. No i zobaczcie, nałożyłam sobie trochę i zobaczcie, że tutaj mi się niewiele nakłada. Jak zwiększam nacisk, no to faktycznie, o, teraz ręka zaczyna mieć jakiś kolor, ale ledwo i muszę stosować duży nacisk, żeby rozłożyć i rozprowadzić ten kosmetyk na dłoń. Więc takie pędzle mogą się sprawdzić, ale musicie sprawdzić indywidualnie do Waszej formuły, Waszego bronzera, ponieważ jedne będą bardziej tłuste, gęste, woskowe, a inne będą lżejsze, bardziej kremowe, takie rozpływające się dosłownie pod palcem. Ten od Danessy jest przykładowo dosyć kremowy, więc dałoby radę, wydaje mi się, nałożyć go takim pędzelkiem. Może delikatnie, nie byłoby zbyt intensywnego efektu, ale dałoby się. Natomiast ten z Glam Shopu, on jest na tyle kremowy, na tyle gęsty, że tutaj, no, wydaje mi się, że ta formuła już by nie podźwignęła. Zresztą spróbujmy. Tutaj sobie wyłożę trochę i spróbuję tym pędzelkiem nabrać. Zobaczcie, że
Ciężko jest mi w ogóle nabrać ten kosmetyk. Widzicie to? Zobaczcie, jak się nierównomiernie rozprowadził, bo jest tylko w tym miejscu. No i jak próbuję nałożyć, nic nie wchodzi. Nic nie wchodzi na dłoń. Nie? Minimalnie. Więc muszę stosować dosyć mocny nacisk, tak uderzam trochę tą rękę, żeby w ogóle cokolwiek tutaj się nałożyło. Więc nie do końca tego typu pędzelki. Jeżeli chodzi o płynne bronzery, one też lubią syntetyczne pędzelki, natomiast ja tutaj bardziej już bym zalecała takie, które będą troszkę bardziej puszyste i miękkie. Nie muszą być aż takie sztywne, bo na przykład takie bardzo mocno zbite i gęste, jak na przykład ten, widzicie, ja dotykam i on się praktycznie nie rusza, prawda? A tutaj dotykam i on delikatnie się ugina. Tego typu pędzelek może nam troszeczkę robić smugi. Niekoniecznie, bo mówię, to znowu zależy od formuły, bo każda jest totalnie inna, ale może nam robić smugi. Tutaj wyłożyłam sobie świeżą dozę bronzera, płynnego tutaj z Glam Shopu i aplikuję sobie na pędzelek i nakładam. Widzicie, że tutaj nakłada się to całkiem ładnie, natomiast z bliska, widzicie takie linie i paseczki? Po prostu tutaj trzeba będzie troszkę dłużej rozcierać, aplikować, wklepywać, ale jest to jak najbardziej wykonalne, zobaczcie. Ładnie, równomiernie się rozprowadziło, z tym, że właśnie w zależności od formuły, od tego, jaki pędzelek macie, mogą powstawać nam smugi, a wiadomo, że nie chcemy tego na policzku, bo im więcej rozcierania, tym gorzej. Jak już znamy z grubsza tą teorię, to przejdźmy sobie w końcu do praktyki i na jednym policzku nałożę produkt kremowy, a na drugim płynny. To zacznijmy sobie od produktu kremowego. Ja wybieram sobie dzisiaj produkt do konturowania, to jest bronzer w kremie z Glam Shopu w odcieniu Zimna Oliwka. Tutaj wyłożyłam sobie troszeczkę i sięgam sobie właśnie po ten pędzelek gęsty Duo Fiber. Aplikuję sobie troszeczkę na pędzel i staram się go dokładnie rozprowadzić w tym pędzelku. Jeżeli weźmiemy sobie bezpośrednio z opakowania, oczywiście i da się jak najbardziej fizycznie, nie ma problemu. Z tym, że jeżeli nałożymy go sobie z opakowania bezpośrednio, to tutaj będzie on po pierwsze nierównomiernie rozłożony, a po drugie będzie rozłożony w dosyć dużej ilości. Jeżeli wyłożymy go sobie na przykład na dłoń, czy właśnie na tego typu podkładkę, czy nawet na nakrętkę i wpracujemy sobie trochę w pędzel, to mamy już w zasadzie połowę rozcierania za sobą. A prawda jest taka, że im mniej będziemy rozcierać, im mniej wysiłków to włożymy, tym nasz makijaż będzie mniej naruszony. Z tego względu, że jak nałożyliśmy sobie już podkład i będziemy po nim pocierać, no to fizycznie po prostu nie ma możliwości, żeby ten podkład się troszeczkę nie naruszył. Jeżeli zależy nam na tym, aby utrzymać równomiernie rozłożony podkład, aby utrzymać krycie, to im mniej tego rozcierania, im mniej blendowania, pocierania, tym lepiej. Więc gdy mam już taki ładnie rozprowadzony, to staram się go dokładnie wklepywać. I wklepywanie to też jest ta metoda, która sprawia, że ten podkład jest nienaruszony, że to krycie nam zostaje i produkt rozprowadzony zostaje bardzo równomiernie. Zobaczcie, że tutaj dosłownie zrobiłam kilka ruchów, no kilkanaście albo kilkadziesiąt, ale praktycznie zero wysiłku, samo wklepywanie, a mam bardzo nałożony ładnie, równomiernie bronzer, bez żadnych plam, żadnych nierówności i tyle. Jest tak naprawdę nałożony. Mam w zasadzie grzywkę, ale tutaj na boczek też sobie mogę nałożyć i wklepuję tutaj tak samo. I Wam również bardzo polecam metodę wklepywania. Oczywiście blendowanie to nie jest tak, że to blendowanie nam mocno, mocno naruszy ten podkład i za każdym razem zniszczy nam makijaż. Ale pamiętajcie o tym, że im lżejszy nacisk, tym lepiej. Im mniej wysiłku wkładamy w konturowanie, tym samo ono będzie ładniej rozprowadzone. No zobaczcie, no to jest po prostu idealna chmureczka i podkład nie zostanie naruszony. Jeszcze jedną bardzo istotną kwestią jest to, jak długo rozcieramy. W szczególności, kiedy nosicie podkłady, które są zastygające i bardzo długotrwałe. Te formuły zastygające, one mają to do siebie, że jak już je nałożymy, to one nie lubią dotykania. Z tego względu, że pocieranie, dotykanie może je odkryć.
odklejać. Więc jeżeli używacie podkładów, które nie są kremowe czy nawilżające, ale właśnie raczej takie zastygające, mocno gęstniejące i super trwałe, tutaj też staramy się jak najmniej pocierać, jak najmniej naruszać tą barierę podkładu i też aplikować jak najmniej razy. Tutaj nie chodzi o to, żeby to liczyć, absolutnie. Ale jeżeli widzicie, że już jest ok, to już to zostawiamy. Już nie próbujemy jeszcze na siłę doblendowywać i doklepywać. Ja tutaj sobie użyję jeszcze odrobiny tego, co miałam na gąbeczce, żeby jeszcze ładniej sobie to wszystko rozprowadzić. Bardzo lubię mieć takie narzędzie, którym nakładałam podkład bądź korektor i czasami jest to pędzel, czasami jest to gąbeczka, którym mogę sobie jeszcze delikatnie rozklepać. Tutaj prawie, że nie ma produktu, ale jednak ta minimalna ilość, która została, sprawi, że to blendowanie będzie jeszcze bardziej niewidoczne, jeszcze piękniej wpracowane. No zobaczcie, no naprawdę zachwycam się, bo wygląda to super. No i właśnie, gąbeczka. Czy można nakładać gąbeczką? Oczywiście gąbeczka też jest fantastycznym narzędziem do nakładania zarówno kremowych, jak i płynnych produktów. I może właśnie ten płynny nałożymy sobie też gąbeczką. Żeby mocno się nie odróżniać kolorem, to może wybiorę sobie ten płynny bronzer z Vibo. Call me your gold goddess. Odcieniu 2. I tutaj też oczywiście możemy sobie zrobić takie kropeczki na policzku, ale musimy mieć świadomość, że wtedy będzie tego rozcierania troszeczkę więcej, że jeżeli za wolno będziemy to robić, to może nam ten produkt troszeczkę zgęstnić, zastygnąć i trzeba będzie mocniej pocierać, więc żeby tego uniknąć, możemy sobie wyłożyć na dłoń, możemy sobie wyłożyć na podkładkę, ja sobie właśnie w ten sposób wykładam. I pamiętajcie, że lepiej jest nałożyć mniej i dołożyć, niż nałożyć na początku ogromną ilość, którą potem będziemy panicznie rozcierać. I taką dupeczką od gąbeczki nakładam sobie kosmetyk, ale zobaczcie, że ja nie nakładam od razu tak i bezpośrednio, tylko ściągam sobie troszkę, żeby równomiernie rozprowadzić na dupeczce. Tutaj nie będzie to wizualnie widoczne, bo tutaj się wydaje taka plama, bo gąbeczka wchłania wilgoć, ale jest równomiernie rozprowadzone. No i teraz sobie stempelkuję. Troszeczkę przesunąć sobie lusterko. Ważne, aby ten nacisk był naprawdę minimalny. My nie musimy walić w ten policzek, nie musimy pocierać z całej siły. To jest naprawdę bardzo, bardzo leciutki ruch. Dzięki temu totalnie unikamy plam, unikamy odklejania się podkładu, unikamy odklejania się bronzera i mamy przepięknie, równomiernie rozłożony bronzer. Zobacz, tu nie było żadnych cięć i widzimy, że jest po prostu no idealnie. Biorę sobie jeszcze tą stronę gąbeczki z podkładem i tak jak robiłam sobie wcześniej, tu delikatnie dookoła sobie jeszcze o rozprowadzę i teraz jest po prostu idealnie. A widzieliście, zajęło mi to dosłownie kilkanaście sekund. Takie płynne bronzery możemy również nakładać pędzelkiem, więc wyłożyłam sobie kolejną daweczkę. Więc znowuż, nabieram sobie troszeczkę, wklepuję dokładnie w pędzelek, tak żeby już mieć połowę konturowania z głowy. To może tutaj najpierw czoło będzie lepiej widać. I znowuż wklepuję sobie. Mogę delikatnie pocierać, pamiętajcie, ale im mniej, tym lepiej. Wklepuję i zobaczcie, zero, zero plam. Zero plam. I tu kolejna dawka na żuchwę. No i mogę sobie, tutaj nawet sobie popocieram, o zobaczcie. Bez najmniejszego problemu, ściągam sobie do dołu. I zobaczcie, jaka snatched żuchwa. Wygląda to bardzo ładnie, doklepuję sobie jeszcze dla zasady i praktycznie konturowanie jest gotowe. Oczywiście możemy sobie takie kremowe konturowanie utrwalić jeszcze suchym. W tym celu najlepiej na początku przypudrować sobie cerę, a potem nałożyć suchy kosmetyk, ponieważ w teorii makijażu zawsze kremowe kosmetyki nakładamy na kremowe, a suche na suche. Oczywiście można to modyfikować, ja bardzo często nakładam kremowe kosmetyki, kremowe bronzery już na przypudrowaną cerę, ale ryzyko plam jest większe, jeżeli nie mamy wprawy. Jeżeli zależy Wam na super trwałości, to polecam oczywiście jeszcze taki produkt utrwalić pudrem, a jeżeli wolicie takie subtelne, miękkie glow, to możecie sobie tą okolicę zostawić. Taką delikatnie błyszczącą i nawilżoną. Ja
Ja ją przypudruję, żeby mieć równomierny makijaż. A tak prezentuje się już wykończone konturowanie. Dodałam tylko trochę różu i rozświetlacza, więc jak widzicie, to konturowanie na mokro wcale nie jest takie trudne i skomplikowane. Chociaż w teorii było trochę gadania i trochę to trwało, to widzieliście sami, że w praktyce była to dosłownie chwila, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, aby ładnie wykonturować naszą buzię, więc nie ma się absolutnie czego bać. Mam nadzieję, że chociaż trochę rozjaśniałam Wam temat konturowania na mokro. Jeżeli tak, zostawcie mi kciuka do góry i pamiętajcie, że jest możliwość umówienia się do mnie na kursy indywidualne. Jeżeli przez internet i tak nic nie umiecie, nie rozumiecie, to uważam, że spotkanie się w żywe oczy jest najlepszym sposobem, żeby się tego nauczyć. Zapraszam Was serdecznie również do subskrypcji tego kanału i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!